Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Widzę, że czas w zasadzie mu się skończył, także będę próbował się streszczać. Dziękuję za udostępnienie mojej prezentacji. To tak, chciałbym w miarę przystępny sposób opowiedzieć Państwu, czym jest staking. No i na dzień dobry. Staking jest to po prostu depozyt kryptowalutowy, który ma dosyć specyficzne podstawy techniczne. W związku z czym zacznę od pewnych podstaw technicznych, wspomnę troszeczkę o usługach finansowych, chociaż to raczej streszczę, ponieważ mieliśmy przed chwilą fantastyczny wykład na temat tychże. Natomiast staking jest związany jednocześnie z funkcjonowaniem blockchainów, jak i DeFi. No i to, co może jest nowe dla niektórych, to kim jest staker? Staker, to jak łatwo się domyślić, jest to osoba, która robi takie depozyty. Natomiast ta osoba, a w zasadzie komputery tej osoby, pełnią pewne funkcje w sieci, które pozwalają osiągać zyski. Następnie pokażę, jakie podmioty oferują depozyty kryptowalutowe na współczesnym rynku i jaka jest skala tego zjawiska. A później pozwolę sobie odrobne podsumowanie. Także zaczynając od podstaw. Powszechnie mówimy blockchain, ale tak prawdę mówiąc najczęściej mamy na myśli zdecentralizowane rejestry. Po prostu blockchain jest krótszym słowem. I rozprzestrzenienie się tych systemów zdecentralizowanych rejestrów wzięło się stąd, że one oferują bardzo duże bezpieczeństwo przechowywanych informacji. A to, co jest szczególne i chyba najważniejsze, to jest decentralizacja odpowiedzialności. To znaczy nie ma takiego ryzyka, że jeden podmiot czy kilka podmiotów na skutek błędu, złej woli czy jakiegoś przekupstwa wprowadzi zmiany do rejestru. Także ta decentralizacja, którą oferują nam zdecentralizowane rejestry, czyli decentralizacja odpowiedzialności, że wiele podmiotów jednak przechowuje te dane i odpowiednie protokoły dbają o to, żeby nie zostały dane zmienione i zostały wprowadzone dane tylko poprawne, stanowią o sile i popularności tych rozwiązań. Przy okazji rozwoju systemów zdecentralizowanych rejestrów pojawiły się smart kontrakty, które są wykonywane na takim wirtualnym komputerze rozproszonym, czyli każdy węzeł, który przechowuje zdecentralizowany rejestr, może przechowywać również smart kontrakty i je wykonywać. Mamy rejestry publiczne, konsorcyjne i prywatne. Na dziś dzień depozyty kryptowalutowe oferowane są na niektórych rejestrach publicznych. Nie słyszałem o tym, żeby na dziś dzień jakiekolwiek rejestry konsorcyjne udostępniały taką funkcję, aczkolwiek jest to bardzo prawdopodobne. Łatwo sobie wyobrazić, że będziemy mieli konsorcjum banków, które postawią własny rejestr zdecentralizowany, konsorcyjny i udostępnią funkcję robienia depozytów na nich. Czy tak się stanie, to czysta spekulacja. Tutaj pozwoliłem sobie zaznaczyć, że blockchain jest to łańcuch bloków, a ta struktura danych zapamiętywana w rejestrach zdecentralizowanych niekoniecznie musi mieć strukturę łańcucha, że to często bywają różne grafy acykliczne, w których rejestrowane są bloki. Natomiast ja będę wymiennie używał pewnie blockchain z pojęciem zdecentralizowany rejestr, to tak z przyzwyczajenia. Ten rysunek pokazuje prawdopodobnie znaną Państwu strukturę bloku. To, co chciałbym tutaj pokazać, to to, że transakcje, które tutaj zapisujemy, to są tak prawdę mówiąc operacje na tokenach. Tokeny są reprezentacją jakiejś wartości materialnej bądź niematerialnej. W niektórych przypadkach tokeny są kryptowalutą. I tak naprawdę taka transakcja to jest program. To jest program, który jest wykonywany po to, żeby sprawdzić poprawność zapisu tej transakcji, który pozwala zarejestrować, jaką operację żeśmy zlecili. Język tych transakcji jest dosyć ograniczony, w związku z czym po to, żeby zwiększyć sobie możliwość definiowania nowych funkcji, pojawiło się pojęcie smart kontraktów.
I każdy węzeł sieci, który ma oczywiście swój program obsługi związany z daną siecią, z danym systemem, pamięta pełen rejestr bloków, który jest w przeszłości, znaczy którego historia nie może być modyfikowalna. Może posiadać pamięć smart kontraktów, no i ową wspomnianą maszynę wirtualną. To, co jest tutaj też istotne, to to, że każdy węzeł w sieci w danym systemie powiela nie tylko wszystkie transakcje pamiętane w rejestrze bloków, ale również powiela wszystkie smart kontrakty i również wykonuje na swojej lokalnej maszynie wirtualnej dane operacje. Fakt, że zapisujemy do tej pamięci nowy smart kontrakt, że go usuwamy albo wykonujemy, zawsze jest rejestrowany w rejestrze bloków. Także mamy pełną historię tego wszystkiego, co się w takim węźle dzieje. I dzięki temu, że mamy smart kontrakt, możemy definiować zdecentralizowane usługi, o których była mowa. I z punktu widzenia technicznego, smart kontrakt w aplikacjach zdecentralizowanych jest używany, czy smart kontrakty są używane, bo na ogół piszemy ich kilka, po to, żeby zdefiniować logikę danej aplikacji, czyli to, co jest sercem danej aplikacji. Natomiast dostęp dla użytkowników jest realizowany zwykle jednocześnie zarówno przez serwery www, dostępne przez przeglądarki www, jak i przez kryptoportfele. Większość aplikacji zdecentralizowanych również definiuje własne tokeny, które również mogą być w obrocie. I na dzisiaj można powiedzieć, że różnych aplikacji zdecentralizowanych jest bardzo wiele, natomiast te, które są dominujące, dotyczą rozrywki, dotyczą wymiany kryptowalut, dotyczą pożyczek. I tutaj może nie będę omawiał tych DeFi, one były przed chwilą omawiane. Ja teraz pozwolę sobie wyjaśnić funkcje, jakie pełni w sieci staker. Ale zanim o tym powiem, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że to, co gwarantuje nam funkcjonowanie sieci typu blockchain, to są algorytmy konsensusu. Mamy oczywiście szereg algorytmów kryptograficznych, z których w ogóle wywodzi się pojęcie czy termin kryptowaluty, czy kryptotechnologia. Natomiast z punktu widzenia usługi stakingu ważne jest to, jaki algorytm konsensusu w danej sieci jest używany. Do czego służą algorytmy konsensusu? Po to, żeby zagwarantować, że wszystkie węzły należące do tej samej sieci zarejestrują dokładnie ten sam blok i że on będzie poprawny, że nie będzie tam błędnych czy fałszywych transakcji. W ogóle wszystkich algorytmów konsensusu, jakich zostało zaproponowanych, mamy bardzo wiele, w związku z czym klasyfikujemy je i takich klas różnych algorytmów mamy z kilkadziesiąt. Natomiast najpowszechniej używane w istniejących sieciach są w zasadzie trzy: dowód pracy, dowód stawki i głosowanie tolerujące błędy bizantyjskie. Wymieniony tutaj delegowany dowód stawki jest jakąś, powiedzmy, przeróbką klasycznego dowodu stawki. I na dziś dzień można powiedzieć, że dominują jednak w rozwiązaniach publicznych dowody pracy i dowody stawki, jeśli chodzi o algorytmy używające głosowanie tolerujące błędy bizantyjskie. Te algorytmy częściej, czy algorytm dowód autorytetu, te są częściej używane w blockchainach, które są korporacyjne, a nie publiczne. W nowych rozwiązaniach sieci blockchainowych raczej odchodzi się od dowodu pracy ze względu na to, że on jest bardzo nieekologiczny. Co prawda przemysł energetyczny doskonale na nim zarabia, natomiast koszt związany z utrzymaniem węzłów, które spalają tak dużą ilość energii elektrycznej, jest znaczny, co się przekłada w końcu też również na opłaty transakcyjne. Stąd też mniej więcej od 2017 roku obserwujemy masowy przyrost nowych wdrożeń
sieci blockchainowych, gdzie stosuje się dowód stawki. I tutaj istotą tych algorytmów jest to, że węzeł, który zatwierdza nowe bloki, ma prawo to robić pod warunkiem, że właściciel tego węzła zrobi depozyt o znacznej wartości danego tokena, tokena obowiązującego w danej sieci. I w przypadku, gdyby się okazało, że zachowałby się nieuczciwie, to traci część tego depozytu. Algorytm delegowany dowód stawki jest tego typu modyfikacją, że nie wszystkie węzły, które mamy w sieci, których mogą być dziesiątki tysięcy, zajmują się uzgadnianiem nowego bloku, który wstawiamy do rejestru, ponieważ w tak dużej sieci to zawsze zajmuje jakiś czas. W związku z czym tylko niewielka liczba węzłów w danej chwili aktualizuje rejestr, dodaje nowy blok. I mamy węzły, które mają prawo głosować czy wybierać delegatów, którzy ostatecznie wkładają nowe bloki do rejestru. No i na tym polega ten, że to algorytm konsensusu. No ja je wyszczególniam tutaj właśnie dlatego, że to tylko w tych sieciach, które działają w oparciu o algorytm konsensusu dowodu stawki lub delegowanego dowodu stawki, można realizować depozyty i stąd też pochodzi nazwa tych depozytów, że to jest staking. Nie mogę przyzwyczaić, gdzie tu klikać, żeby zmieniać slajdy. Każdy węzeł, który zajmuje się dbaniem o istnienie danej sieci, musi być za to jakoś wynagradzany, inaczej nie byłoby sieci. Inaczej ludzie nie mieliby interesu w tym, żeby tracić swoje pieniądze, swój czas na instalowanie oprogramowania na komputerach i włączanie ich do sieci, dbanie o poprawność działania tych komputerów, dbanie o ich bezpieczeństwo, dbanie o ich aktualizację. Także muszą otrzymywać za to jakieś dochody. Źródłem tych dochodów są po pierwsze opłaty transakcyjne i w większości sieci, w szczególności w sieciach typu dowodu mocy obliczeniowej, w sieciach dowodu stawką, źródłem jest premia za dołączenie nowego bloku. Czyli ten węzeł, który dołącza nowy blok jako pierwszy, czy jako ten wybrany w procesie jakiegoś uzgadniania, dostaje nagrodę. I stąd się biorą takie pojęcia jak bicie monet czy wydobywanie monet. Zwyczajowo kopiemy monety czy wydobywamy monety w sieciach typu POW, bijemy monety w sieciach typu POS, w sieciach z algorytmem dowodu stawki. Ta nagroda może być dzielona pomiędzy różne węzły. W przypadku, gdy dana się działa na takiej zasadzie, że mamy nie tylko węzły, które dodają nowe bloki, ale również inne węzły, które co jakiś czas sprawdzają i zatwierdzają sekwencję bloków w celu większego zabezpieczenia funkcjonowania takiego systemu, to nagroda jest w jakimś tam procencie zależnym od danej sieci dzielona pomiędzy te bloki. Przepraszam, pomiędzy te dwa węzły realizujące funkcję dodawania bloku i zatwierdzania bloku. No i w przypadku, gdy mamy do czynienia z siecią działającą w oparciu o moc obliczeniową, dowód mocy obliczeniowej, no to zwykle zarabia ten, kto ma tej mocy więcej. To znaczy zarabiają wszyscy, ale prawdopodobieństwo otrzymania nagrody jest znacznie większe w przypadku, gdy mamy bardzo silne moce komputerowe. I to samo dotyczy algorytmów z dowodem stawki. Tutaj też zarabiają wszyscy, którzy biorą udział w tym procesie, natomiast dużo większe prawdopodobieństwo otrzymania nagrody mają te węzły, w których właściciel zdeponował większą stawkę. Okej.
I jeśli chodzi o sposób wyliczania takiego zysku dla algorytmu, dla danej sieci, on po pierwsze jest bardzo różny w różnych sieciach, w różnych systemach kryptowalutowych. Po drugie, nie jest stały w czasie. Algorytmy, które wyliczają zyski, biorą pod uwagę wiele parametrów i te najczęściej znaczące dla danego algorytmu wyliczenia zysku to jest wysokość depozytu w danym węźle, wiek danego depozytu, stopa inflacji tokenu, no i funkcja, jaką dany węzeł realizuje. Czy jest to węzeł walidujący, czy jest to węzeł dodający blok, czy można sobie tutaj wymyśleć jeszcze inne funkcje. To, co jest jeszcze może warte wzmianki, to część operacji związanych z dowodem stawki może być programem, który jest realizowany jako zapis transakcji. Część tych operacji jest programem, który jest smart kontraktem. To pozwala na dużą elastyczność. Jeżeli mamy smart kontrakty, które w jakiś sposób biorą udział w procesie wyliczania nagród, no to powoduje, że mamy znacznie większą elastyczność, jeśli chodzi o sposób wyliczania wysokości nagród dla różnych uczestników tego procesu. No i teraz wracamy do tego, co jest ważne, co jest ciekawe. Jakie odpowiedzialności, jakie funkcje pełni staker w takiej sieci? Znaczy, staker może być właścicielem węzła, który dba o jego utrzymanie i który bierze odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie tego węzła, bierze odpowiedzialność za to, że zabezpieczy go przed jakimiś atakami, które mogłyby wprowadzić zakłócenia do sieci. Węzeł ten, a raczej program, który na nim działa, jest odpowiedzialny za sprawdzanie poprawności transakcji i bloków, które są dodawane. W związku z czym w interesie stakera jest dbanie o aktualizację tego oprogramowania. No i niestety staker może ponieść karę w przypadku, jeżeli byłby błąd w oprogramowaniu, który złamałby reguły postępowania czy reguły obliczeń związane z danym blockchainem. Wtedy może niekoniecznie w efekcie swojej złej woli zostać ukarany utratą jakiejś tam części swojego depozytu. To, że blokowane są duże stawki w węźle, motywowane tym, że wtedy jest większa szansa na zysk, ma wpływ na to, że może się tak zdarzyć, iż wartość danego tokena na rynku będzie malała, chociażby z tego względu, że tych tokenów ciągle przybywa. Czyli blokowanie dużej stawki no jest związane z ryzykiem, może niekoniecznie utraty, ale mniejszego zysku wynikającego z faktu, że wartość tokena ulega inflacji. No i wreszcie mamy takich stakerów, którzy nie utrzymują węzłów związanych z dodawaniem nowych bloków do rejestru. Natomiast mamy właścicieli węzłów, które głosują w procesie wyboru delegatów dodających nowe bloki. W związku z czym oni też powinni być jakoś wynagradzani. I zwykle się tak dzieje, że istnieje część zysku, która przypada również tym, którzy głosują, kto w danej rundzie ma prawo generować nowy blok. Ewentualnie też są takie systemy, gdzie każdy, kto wybiera delegatów, ma szansę sam zostać delegatem, wtedy on czy jego węzeł nie dostaje nagrody związanej z dodaniem bloku przez kogoś innego. No i w przypadku takich komputerów czy takich węzłów, których rola sprowadza się tylko i wyłącznie do sprawdzania uczciwości delegatów, to ich aktywność może wpłynąć na to, że może zostać wykryta nieuczciwość albo pomyłka w oprogramowaniu.
i można dostać nagrodę za wykrycie takiej pomyłki i ta nagroda zostanie potrącona z depozytu stakera, który no, zawinił zadany błąd. No i mamy jeszcze takich użytkowników danej sieci, którzy nie utrzymują żadnych węzłów, którzy mają po prostu zasoby kryptowaluty na swoim koncie w danej sieci i decydują się na zrobienie depozytu na rzecz wybranego węzła, czy właściciela węzła, w związku z czym jego, czyli takiego stakera, odpowiedzialność w zasadzie jest żadna. Jego ryzyko polega na tym, że może wybrać nieuczciwego usługodawcę i też zostać ukarany za nieuczciwość czy nierzetelność i też utracić środki, które, czy część środków, które przekazał właścicielowi węzła, który albo dodaje bloki do rejestru, albo sprawdza poprawności tych bloków. Widzę, że to, co wyświetliło się na tym slajdzie, ja już w pewnym części powiedziałem. Może to, co jest tutaj ciekawe i warte zaznaczenia, to to, że mamy takie smart kontrakty, które pozwalają zarządzać tym procesem dzielenia się nagrodami w ten sposób, że dana osoba, która decyduje się zrobić depozyt, może robić ten depozyt albo w najprostszy sposób, czyli przekazując swoje środki do cudzego portfela, albo deponować ją pod własnym adresem, czyli niejako w ramach własnego portfela. I dzisiaj obserwujemy, że obydwie te formy istnieją i w zasadzie, tak naprawdę mówiąc, dopiero wczytanie się głębokie w techniczne podstawy działania jakiejś kryptowaluty pozwalają nam zorientowanie się, jaki rodzaj depozytu możemy robić w danej sieci. To, co jest ważne, to, o czym należy też pamiętać, to to, że zmienność zysków z takich depozytów jest bardzo zmienna i że ta zmienność zależy od czynników zewnętrznych, czyli od tego, jak dużo transakcji w określonym czasie jest realizowanych, jak duża liczba węzłów jednocześnie pracuje w danej sieci. Bardzo często duzi operatorzy centrów przetwarzania danych, którzy prowadzą farmy komputerów, oni przełączają swoje komputery pomiędzy różnymi sieciami kryptowalutowymi w zależności od tego, która w określonym czasie przynosi większe zyski. W związku z czym zdarza się tak, że ta liczba węzłów w danej sieci potrafi się radykalnie zmienić pod wpływem zewnętrznych czynników, chociażby takich jak rewelacje medialne. No i zyski nasze też zależą od tego, jak dużo zdeponowali inni, którzy również chcą zarabiać na depozytach. Zmieniają się również wartości tych depozytów, które robimy, zmieniają się kursy tokenów, które deponujemy. Kto zajmuje się świadczeniem usług takich depozytów? No jak łatwo się domyśleć, ci, którzy mają węzły. Czyli są to specjalizowane centra obliczeniowe, których biznesplan zorientowany jest na operowanie na rynkach kryptowalutowych, obsłudze węzłów dla różnych sieci, to zapewnia im większą stabilność dochodów. I zwykle takie centra obliczeniowe, po pierwsze, same niezależnie zajmują się kopaniem czy biciem kryptowalut. Często też wynajmują swoje komputery dla innych użytkowników, którzy traktują po prostu te maszyny jako prekonfigurowane usługi chmurowe właśnie do instalowania swoich węzłów prywatnych, czyli jestem właścicielem węzła obliczeniowego w jakiejś sieci kryptowalutowej, aczkolwiek nie jestem właścicielem hardware'u, na którym ten węzeł pracuje.
I tutaj mamy przykłady przedsiębiorstw, które działają w tym modelu. Istnieją też techniki zespołowego kopania czy bicia kryptowalut, tak zwane pule. Można powiedzieć, że są to rodzaje spółdzielni. Istota ich działania polega na tym, że wspólne kopanie czy wspólne bicie monet zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania nagrody przez daną spółdzielnię. I wtedy dzielą się wszyscy uczestnicy takiej spółdzielni zgodnie z określonymi wewnętrznie regułami. I tego typu przedsiębiorstwa również oferują usługi stakingu. Wszystkie giełdy kryptowalutowe mają własne centra obliczeniowe. Giełdy kryptowalutowe po to, żeby móc operować na kryptowalutach należących do różnych sieci, zwykle instalują węzły należące do danej sieci kryptowalutowej we własnych zasobach, we własnych serwerowniach i są to bardzo aktywni usługodawcy depozytów kryptowalutowych. No i wreszcie twórcy i operatorzy DeFi, którzy potrzebują również robić depozyty, którzy również generują własne tokeny, korzystają z tej możliwości, żeby dawać zwykłym posiadaczom kryptowalut możliwość robienia depozytów, na których się zarabia. Jak duże jest to zjawisko? W maju zeszłego roku było szacowane na 41 miliardów dolarów i jak widzimy w przeciągu 8 miesięcy skoczyło do 92 miliardów dolarów. Dzisiaj jest to taka wartość, która odpowiada 6,3% wartości wszystkich kryptowalut w obrocie. To jest, no jak łatwo się domyśleć, wartość, która stale rośnie i można się spodziewać, że ten wzrost będzie coraz większy, chociażby dlatego, że świadomość o tego typu usługach do społeczeństwa dopiero trafia i wcześniej były to usługi nieznane. Zyski na stakingu są bardzo duże i zmieniają się od 0 do 300% w skali rocznej. Obecnie ten zysk jest rzędu 22% w skali roku. W zeszłym roku mieliśmy ten średni zysk o połowę mniejszy. Ja tutaj podaję migawki ze stron internetowych trzech dostawców usług stakingu. Jak widać, mam nadzieję, że widać te procenty, zyski, które są powiedzmy szacowane, są dosyć atrakcyjne nawet. I też widać różnicę pomiędzy zarabianiem czy przewidywanym zarabianiem na danych kryptozasobach, na danych kryptoaktywach. Tutaj jest podobna oferta, kolejna. Czego możemy się spodziewać w przyszłości? No na pewno jest to nowy segment rynku, który się bardzo dynamicznie rozwija. Na pewno jest to segment rynku, który pozwala nam zarobić. Należy sobie zdawać sprawę jednak, że jest tu pewne ryzyko, ryzyko wynikające ze złożoności technicznej tych rozwiązań i z nieuregulowanych kwestii prawnych. Mamy już dzisiaj też tego typu usługi stakingu, gdzie ten smart contract, który zarządza tym depozytem, jest wbite ubezpieczenie. Czyli jest stała kwota, która jest potrącana w momencie wpłaty depozytu, po to, żeby w razie jakiegoś nieszczęścia, utraty środków wynikających z funkcjonowania algorytmu sprawdzającego poprawność bloków i jeżeli ta niepoprawność zostanie wykryta, automatycznie zostaną ściągnięte kary z depozytów, to żeby z tego ubezpieczenia przynajmniej odebrać sobie część straconych środków. Staking jest analizowany przez niektórych naukowców. Budowane są modele matematyczne takich usług. Te badania czasami dają sprzeczne rezultaty.
Większość obawia się, że dalszy rozwój tych usług doprowadzi bądź do centralizacji kapitału, bądź do centralizacji podmiotów gospodarczych. Wszyscy obawiają się obostrzeń prawnych, które mogą zahamować rozwój tych usług. Pewną barierą jest też to, że potencjalny klient, który nie jest tym, który nie jest podmiotem gospodarczym zajmującym się tym biznesem, kupującym komputery i instalującym oprogramowanie, tylko po prostu kimś, kto chce zrobić dysport, na nim zarobić, nie rozumie smart kontraktów i nawet dokumentacji technicznych, w których jest to opisane. Także te oferty, które tutaj widzieliśmy wcześniej, zwykle są bardzo ubogie, jeśli chodzi o informacje techniczne, chyba po to, żeby nie odstraszać potencjalnych inwestorów. Natomiast jako szansę dla rozwoju tego rynku jest to, że smart kontrakty dają nam bardzo dużą elastyczność i szybkość wdrażania nowych pomysłów, czyli możliwość adoptowania się do nowych warunków, do nowych zagrożeń, i to sprawia nadzieję, że jeżeli się pojawią takie zagrożenia, no to zostanie to uwzględnione w nowych wersjach oprogramowania i w nowych być może sieciach kryptowalutowych. Prowadzone są też badania nad translacją języków kontraktów inteligentnych do języków naturalnych, tak żeby może nie tyle ułatwić pisanie tych programów, co ułatwić zrozumienie ich dla ludzi, którzy nie mają wiedzy technicznej. Czy jest to ślepa ścieżka, czy coś, co się uda zrobić, to dzisiaj trudno powiedzieć, ale takie prace są prowadzone. Nadzieją jest też to, że coraz więcej systemów kryptowalutowych konkuruje na tym rynku i próbuje zarabiać na przyciągając potencjalnych stakerów i to, że to jest usługa bez granic. No i dużym motorem może dla rozwoju tych usług jest to, że tradycyjne usługi finansowe uległy stagnacji. Także podsumowując, to co chciałem Państwu przekazać, to czym w ogóle jest staking, że są to depozyty w systemach kryptowalutowych działających w oparciu o algorytm konsensusu bazujący na rezerwowaniu, blokowaniu, deponowaniu tokenów, że staker, czyli osoba, która robi taki depozyt, może pełnić bardzo różne funkcje w sieci. Jego zaangażowanie w funkcjonowanie tej sieci też może być różne, jego ryzyka w związku z tym są różne, no i proporcjonalnie do tego zyski. Dziękuję bardzo za uwagę i jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to zapraszam.